Sędzia Anna Maria Wesołowska. Otwieram rozprawę przed sądem okręgowym. Będzie rozpoznana sprawa Jakuba Budzisza. Stawił się oskarżony, doprowadzony z aresztu śledczego. Lat 40, zamieszkały we Władysławowie. Pracownik portu, dotychczas niekarany. Oskarżam Jakuba Budzisza o to, że w dniu 2 kwietnia 2010 roku we Władysławowie, działając z bezpośrednim zamiarem, zabił swoją żonę, 36-letnią Zofię Budzisz. Zofia Budzisz od dłuższego czasu nadużywała alkoholu. Oskarżony nie mógł znieść tego, że z powodu alkoholizmu żona zaniedbuje dom i dzieci. Feralnego dnia w mieszkaniu oskarżonego doszło do kłótni, w której oprócz oskarżonego i jego żony uczestniczyła również córka oskarżonego i jego teściowa. Kiedy Zofia Budzisz spoliczkowała swoją matkę, oskarżony bardzo się zdenerwował. Popchnął żonę na łóżko, a następnie zadał jej cios nożem kuchennym w szyję. Zofia Budzisz doznała przecięcia tętnicy szyjnej, w wyniku czego niemal natychmiast zmarła. Z opinii dwóch biegłych lekarzy psychiatrów wynika, że oskarżony był poczytalny w czasie popełnienia zarzucanego mu czynu. Za zabójstwo oskarżonemu grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Czy zrozumiał pan treść przedstawionego zarzutu? Tak, zrozumiałem. Przyznaje się pan do dokonania tego czynu? Tak, przyznaję. Pouczam, że przysługuje panu prawo do odmowy składania wyjaśnień. Czy chce pan z tego prawa skorzystać? Nie, ja wiem, że to, co zrobiłem, było złe i że przez to przez wiele lat nie będę mógł być blisko moich dzieci. Ale wiem też, że za swoją głupotę, bezmyślność, brak opanowania muszę zapłacić. Nie będę więc kłamał ani kręcił. Przyznałem się w śledztwie, więc i teraz odpowiem na pytania. Proszę nam zatem opowiedzieć, co wydarzyło się w pana mieszkaniu w dniu 2 kwietnia. Tego dnia wróciłem z pracy do domu około 3:30. Wszedłem do mieszkania i od razu się zdenerwowałem, bo zobaczyłem, że żona znowu śpi pijana, a nasz 6-letni syn Piotruś ogląda telewizję. W domu był bałagan, nieposprzątany, nie było obiadu. Stałem na środku pokoju i ręce mi opadły. Nie wiem, poczułem już totalną bezsilność. Spojrzałem wtedy na Piotrusia i pomyślałem, że jakież on ma strasznie smutne dzieciństwo i że tak naprawdę to wszystko moja wina, bo nie potrafi się rozwieść z jego matką, a on przez to nie ma w domu spokoju. I pamiętam, że wtedy coś we mnie pękło. Popatrzyłem na żonę i pomyślałem, że jak znowu będą awantury, to po prostu nie ręczę za siebie. No i co działo się dalej? Było ciepło, więc poprosiłem Piotrka, żeby wyłączył telewizor i żeby poszedł na podwórko trochę pobawić się z kolegami. Ja w tym czasie chciałem ogarnąć mieszkanie, posprzątać, zrobić jakiś obiad. Piotruś w drzwiach minął się z Sylwią, to nasza córka, ona właśnie wracała ze szkoły. Chodzi do liceum. I wtedy właśnie się to wszystko zaczęło. Ale co się zaczęło? Gdy Sylwia weszła do sypialni i zobaczyła, że matka śpi, to od razu się domyśliła, że znowu jest pijana. I wtedy wpadła w histerię. Zaczęła krzyczeć, płakać, że ma tego dość, że wstydzi się matki, że koleżanki jej wciąż mówią, że widzą jej matkę pijaną. Mimo, że żona spała, to krzyczała jej prosto w twarz, że ją nienawidzi. Niestety te krzyki obudziły moją żonę, która zerwała się z łóżka i rzuciła na córkę z pięściami. Ja wiedziałem, że nie mogę się wtrącać, bo to tylko pogorszy sytuację, więc pobiegłem do telefonu i zadzwoniłem po teściową. Moja żona, szczególnie gdy była pijana, to nie bała się nikogo, ani z nikim się nie liczyła. Jedyna osoba, która miała jakiś wpływ na nią, to była jej matka. Dlatego nieraz, jak były awantury, to do niej dzwoniłem po pomoc. A po jakim czasie pojawiła się pana teściowa? Bardzo szybko, myślę, że nie wiem, po jakichś 5 minutach. Ona mieszka na tej samej ulicy, co my. Kiedy przyszła, to Sylwia dalej kłóciła się z matką, a ja siedziałem w kuchni i zmywałem naczynia. Teściowa próbowała uspokoić moją żonę, ale no niestety nie udawało jej się to. Siedząc w tej kuchni słyszałem, jak moja żona krzyczy i wyzywa od najgorszych, i Sylwię, i matkę. W pewnym momencie usłyszałem, jak Sylwia krzyczy, że mama bije babcię już. Tego nie wytrzymałem, po prostu i pobiegłem do sypialni. Gdy tam wbiegłem, to zobaczyłem, jak moja żona jeszcze raz policzkuje teściową. Jak pan na to zareagował?
jest mi strasznie wstyd. Ja, Wysoki Sądzie, proszę mnie dobrze zrozumieć. Ja jestem człowiekiem spokojnym, opanowanym. Nigdy nikomu nie zrobiłem jakiejś krzywdy, z nikim nie miałem większych zatargów. Ja sam do tej pory nie potrafię zrozumieć, co się wtedy ze mną stało. To może ja panu przypomnę. Chwycił pan nóż i ugodził nim swoją żonę, powodując jej zgon. Tak było? Tak, to prawda, ale ja tego nie chciałem, nie planowałem tego. Nie wiem, dlaczego to zrobiłem. Panie Budzisz, na tym nożu zabezpieczono ślady krwi pańskiej żony i pańskie odciski palców. Poznaje pan ten nóż? Tak, poznaję. Bo to było tak, jak mówiłem wcześniej, w czasie, jak trwała ta cała awantura, to ja byłem w kuchni i zmywałem naczynia. I w momencie, kiedy Sylwia krzyknęła, że mama bije babcię, to akurat myłem ten nóż. I tak jak powiedziałem, pobiegłem do sypialni i ten nóż po prostu zabrałem ze sobą. Gdy już wpadłem do tej sypialni i zobaczyłem, jak żona policzkuje teściową, to nie wytrzymałem, pchnąłem żonę na łóżko i krzyknąłem, żeby się uspokoiła. A ona splunęła mi w twarz i ja, nie wiem, jakoś tak wbiłem jej ten nóż w szyję. Bez planów, bez, nie wiem, nie, tak wyszło po prostu. Co działo się później? Stałem z tym nożem na środku pokoju, nie wiem, w jakimś takim odrętwieniu, z którego wyrwał mnie głos teściowej, która powiedziała, co my teraz zrobimy. I wstyd się przyznać, ale i teściowa, i córka chciały ukryć ciało i udawać, że nic się nie stało. Nie zgodziłem się na to. Wiedziałem, że i tak prędzej czy później to wszystko się wyda, więc zadzwoniłem na policję i powiedziałem, co się stało. Babciu, obiecałaś mi coś. Serio mówiłaś? Tak, Piotrusiu. Przecież wiesz, że babcia nie kłamie. Może nawet dzisiaj zobaczysz się z tatą. Bardzo chciałam się przytulić do taty. Piotrusiu, wiesz, babcia źle postąpiła, ale dzisiaj wszystko to postara się naprawić. No biegnij, kochanie, już do dzieci. Piotrusiu, czy ty kochasz babcię? Przecież wiesz, że tak. A na salę poprosimy Sylwię Budzisz. Świadek Sylwia Budzisz. Bardzo proszę, Sylwia, podejdź do barierki. Sylwia, ponieważ jesteś osobą małoletnią, zostaniesz przesłuchana w obecności pani biegłej psycholog, z którą wcześniej miałaś już kontakt. Proszę, przedstaw nam się. Nazywam się Sylwia Budzisz. Ile masz lat i gdzie mieszkasz? Mam 16 lat i mieszkam we Władysławowie. Odkąd tata jest w areszcie, to mieszkamy razem z babcią. Uczysz się jeszcze w liceum, tak? Tak. Sylwia, ponieważ sprawa dotyczy twojego taty, przysługuje ci prawo do odmowy złożenia zeznań. Nie, ale ja chcę złożyć te zeznania. W takim razie pouczam cię o obowiązku mówienia prawdy przed sądem. Sylwia, zdaję sobie sprawę z tego, że jest ci dzisiaj trudno, że sprawa dotyczy zabójstwa twojej mamy. To prawda, że nie jest mi łatwo, ale ja musiałam to zrobić. Inaczej nasze życie wciąż byłoby takim piekłem. Sylwia, o czym ty mówisz? Przecież ty nic nie zrobiłaś. Tato, ale przestań, ja naprawdę muszę się przyznać. Muszę odpowiedzieć za to, co zrobiłam. To nie może być tak, że ty weźmiesz na siebie całą winę. No ja wiem, tobie na mnie zależy, tak? Zależy ci na mojej szkole, na życiu. Ty nas bardzo kochasz, ale ja sobie z tym nie dam rady. Nie chcę od ciebie takiego poświęcenia. Piotruś bardzo za tobą tęskni. Mój tata jest niewinny. To ja zabiłam mamę. Ona kłamie. Wysoki Sądzie, nie wiem dlaczego, ale moja córka kłamie. Panie Budzisz, ale proszę teraz nie przeszkadzać. Za chwilę będzie pan mógł odnieść się do zeznań córki. Teraz proszę usiąść. Sylwia, ale w postępowaniu przygotowawczym zeznawałaś inaczej. Przypomnę ci, co wtedy powiedziałaś. Wtedy tata wybiegł z kuchni, miał w ręku nóż, popchnął mamę na łóżko i uderzył ją nożem w szyję. Teraz słuchamy, jak wytłumaczysz różnicę w tych zeznaniach. Bo ja kłamałam, dlatego że tata mi kazał. W takim razie słuchamy, to naprawdę wydarzyło się 2 kwietnia. Wróciłam do domu tak mniej więcej około 3:30.
bo wracałam wtedy ze szkoły. I w drzwiach minęłam się z bratem, z Piotrusiem. On wychodził wtedy na plac zabaw, bo tam obok nas w blokach są huśtawki. Piotrek bardzo lubi tam wychodzić. No a ja jak weszłam do domu, to zauważyłam, że mama śpi w sypialni. Znaczy, oczywiste było dla mnie to, że jest pijana. Poniosły mnie emocje i zaczęłam krzyczeć, że mam już tego dość, że... Wysoki sądzie, ja naprawdę miałam dość tego, że wchodziłam do domu i był tylko zapach alkoholu, papierosów. Wciąż wszyscy się ze mnie śmieli, wciąż koleżanki przypominały, że widziały moją mamę gdzieś. I ja się po prostu wstydziłam. Sylwia, przestań. Nikt ci nie uwierzy w te kłamstwa. Tato, przestań, ja muszę. Ja muszę ponieść karę. Ja nie wytrzymam. Nie będę mogła żyć z taką odpowiedzialnością, z takimi wyrzutami. I ja poszłam do domu i... Znaczy, w momencie, kiedy wzięłam ten nóż, to po prostu byłam tak wściekła. Miałam tyle nienawiści w sobie, że zrobiłam to w sumie bez zastanowienia. Po prostu wzięłam nóż i wbiłam go w mamę i... Po prostu zamknęłam oczy i wykonałam cios. Ja naprawdę przepraszam. Zamknęłaś oczy i wykonałaś cios. A jak wytłumaczysz, że na nożu, którym zamordowano twoją mamę, nie ujawniono twoich odcisków palców, tylko odciski palców twojego ojca? No tak, dlatego że zanim jeszcze przyjechała policja, to babcia z tatą sami nie wiedzieli, co zrobić, bo ta sytuacja była dla nas wszystkich bardzo trudna. I ustaliliśmy, że tata zabrał mi nóż, tak? I wytarł jakąś chyba ściereczką rękojeść. On zostawił te odciski palców i zrobił to po to, żeby wziąć winę na siebie. Wiesz, że twoja mama zmarła na skutek przecięcia tętnicy szyjnej. Ten rodzaj rany powoduje bardzo obfite krwawienie. To oznacza, że osoba, która ją zabiła, musiała mieć bardzo mocno zakrwawione ubranie. Policja, która przybyła do waszego mieszkania, poddała dokładnej analizie ubrania wszystkich osób. Nie znaleziono śladów krwi na twojej odzieży, na odzieży twojej babci, tylko znaleziono ślady krwi na ubraniu ojca. Nie widzisz, że to, co dzisiaj mówisz w sądzie, jest po prostu nieprawdopodobne? No tak, ale ja się przebrałam, zanim jeszcze przyjechała policja. Gdzie jest w takim razie to ubranie, w którym rzekomo zabiłaś mamę? Za naszymi blokami są takie chaszcze i ja poszłam tam i spaliłam to ubranie. Powiedziałaś przed chwilą, że twój tata zrobił to, żeby wziąć winę na siebie. Możesz powiedzieć, co miałaś na myśli? Tata zrobił to, bo bardzo mnie kocha. Bardzo mu zależało na tym, żebym się uczyła. Poprawczak przekreśliłby cały życiorys. I zanim przyjechała policja, bardzo mnie prosił, żebym się uczyła i żebym później zajęła się Piotrusiem. Żebym powiedziała mu, jak tata bardzo nas kochał i jak to wszystko, jakim dobrym był ojcem tak naprawdę. To ja to zrobiłam. To nie mój tata. Panie mecenasie, czy to wszystkie pytania? Tak, to wszystkie. Dziękuję bardzo. Panie prokuratorze? Ja również dziękuję. Dziękuję, Sylwio. Możesz zająć miejsce dla świadków. Usiądź obok pani psycholog. No i co? I mam tak po prostu usiąść? I nie zamkniecie mnie? Sylwia, proszę usiąść. Chodzi o to, że są do przesłuchania inni świadkowie, a nie chciałabym, abyś się z nimi kontaktowała. Panie Budzisz, proszę wstać. Chciałby pan ustosunkować się do zeznań córki? Tak. Chciałbym powiedzieć, że moja córka kłamie. Ona przed chwilą powiedziała, że Piotruś bardzo za mną tęskni i że moje miejsce jest przy nim w domu i pewnie dlatego kłamie. Ale Sylwia, zrozum. Musicie się nauczyć żyć beze mnie. Tak, przestań, ale no... Sylwia, proszę cię. Ja zabiłem mamę i ja muszę za to ponieść karę. Ty po prostu zajmij się Piotrusiem, jak mnie nie będzie. Po prostu, dziewczyno, takie jest życie. To wszystko, co chciałam powiedzieć. Tato, ale... Kurczę, to nie może być tak. Ja nie wytrzymam z tymi wyrzutami sumienia. Zrozum to. Jezu, dziewczyno, czemu mi to robisz? Ale dosyć już tej wymiany zdań. Proszę usiąść. Proszę państwa, w aktach znajduje się opinia biegłego psychologa, z której wynika, że ze względu na zły stan psychiczny 6-letni Piotruś nie będzie mógł zostać przesłuchany. Poprosimy teraz na salę świadka panią Annę Jaroszewską. Świadek Anna Jaroszewska.
Pani Jaroszewska, proszę na salę. Wysoki sądzie, na korytarzu niestety nie ma świadka. To poprosimy kolejnego świadka, Dominika Konkela. Świadek Dominik Konkel. Proszę bardzo, podejdź do barierki i przedstaw nam się. Dzień dobry, nazywam się Dominik Konkel. Ile masz lat i gdzie mieszkasz? Mam 17 lat i mieszkam we Władysławowie. Uczysz się jeszcze? Tak, uczęszczam do tego samego liceum co Sylwia. Pan oskarżony nie jest dla ciebie rodziną? Nie, nie. Jest tylko ojcem mojej dziewczyny. W takim razie pouczam cię obowiązku mówienia prawdy za składanie fałszywych zeznań. Grozi odpowiedzialność karna. To rozumiesz? Tak, tak. To słuchamy. Co wiesz w tej sprawie? Dobrze. Tego dnia, jak to się wydarzyło, pamiętam, że byliśmy umówieni z Sylwią na spotkanie. Więc tak mniej więcej o 3:30 poszedłem do niej. I po drodze spotkałem jej brata, Piotrusia. Zapytałem, czy Sylwia jest w domu, przywitałem się z nim. Powiedział, że tak, więc poszedłem na górę do Sylwii. I co było później? Potem pamiętam, że na klatce zobaczyłem przez okno, że podjechał radiowóz policyjny. Nie sądziłem, że to do państwa Budziszów. No ale nie przejąłem się tym i poszedłem na górę, zapukałem do drzwi mieszkania Sylwii. Otworzyła mi Sylwia, cała zapłakana. Powiedziała tylko, że jej ojciec zabił właśnie matkę. Nie mogłem w to kompletnie uwierzyć. Odepchnąłem ją i przyszedłem do środka. I co zobaczyłeś w mieszkaniu państwa Budziszów? Pierwsze to, co zobaczyłem, to babcię Sylwii, panią Jaroszewską, która była cała zapłakana. Nagle zrozumiałem, że Sylwia nie kłamała. I dalej zobaczyłem otwarte drzwi od sypialni i wszedłem do środka. Szczerze, w jakimś sensie żałuję, że to zrobiłem. O tym już za chwilę. To ja zabiłam swoją córkę. Ten pan był u nas pierwszy raz i chyba chciał mamy zrobić krzywdę. Ja już tego nie rozumiem. To kto zabił twoją matkę? Zostańcie z nami. Zobaczyłem otwarte drzwi od sypialni i wszedłem do środka. I szczerze, w jakimś sensie żałuję, że to zrobiłem. A dlaczego? To był okropny widok. Mama Sylwii leżała cała powyginana na łóżku i cała zakrwawiona. A na brzegu łóżka siedział właśnie pan Budzisz, który... Pamiętam, że miał na sobie koszulę, która była cała we krwi. Szczególnie pamiętam ten rękaw, który wręcz ociekał krwią. Dominik, powiedziałeś, że jesteś chłopcem Sylwii. Powiedz, jaka ona jest? Sylwia po śmierci mamy strasznie się zmieniła. Jest tak jakby w depresji. Mało rozmawia. Jest coś naprawdę, dzieje się z nią coś złego. Ale co przez to rozumiesz? Powiedz bliżej coś. Ja nie mogę powiedzieć. Po prostu nie wierzę. Nie wierzę, co się stało w tym mieszkaniu. Nie wierzysz w to, że Sylwia zabiła swoją matkę? To ona wam to powiedziała? Ale chyba jej nie uwierzycie. Sylwia Budzisz mówiła ci, że zabiła swoją matkę? I co ja mam teraz zrobić, co? Dominik, ja musiałam, no zrozum to. Ja już nie mogłam żyć z tymi wyrzutami sumienia. Sylwia, ale proszę nie przeszkadzaj. Dominik, czy odpowiesz na pytanie pana mecenasa? Tak, mówiła. W jakich okolicznościach? To było mniej więcej tydzień po pogrzebie mamy. Wzięła mnie na bok i powiedziała, że musi mi coś ważnego powiedzieć. I powiedziała mi, że to ona ją zabiła i kompletnie nie mogłem w to uwierzyć. Chciała iść na policję i się przyznać, jednak jej to zabroniłem. A dlaczego się tak zachowałeś? Dlaczego zabroniłeś jej pójść na policję i się przyznać? Ja wiem, co wtedy widziałem w tym mieszkaniu. Pamiętam, że to ojciec Sylwii siedział na łóżku, a nie ona. Ja myślę, że ona to mówiła wszystko ze względu na swojego brata, Piotrusia. A wytłumacz sądowi, dlaczego tak uważasz? Ponieważ Sylwia wraz z babcią powiedziały Piotrusiowi, że ojciec wyjechał do Irlandii pracować i że pewnego dnia wróci i przywiezie mnóstwo prezentów. Czy są jeszcze do świadka pytania? Ja nie mam, dziękuję bardzo. Ja również nie mam. Dziękuję, Dominik. Możesz usiąść. Proszę sprawdzić, czy stawiła się świadek... Sylwia, naprawdę to zrobiłaś? Tak, ale Dominik, zrozum. Ja naprawdę musiałam. Proszę o spokój. Proszę sprawdzić, czy stawiła się świadek pani Anna Jaroszewska. Świadek Anna Jaroszewska.
dobry. Dzień dobry. Pani imię i nazwisko? Anna Jaruszewska. Ile pani ma lat i gdzie pani mieszka? Mam 58 lat, mieszkam we Władysławowie. Jest pani rodziną oskarżonego? Tak, Kuba jest moim wzięciem. Pouczam, że przysługuje pani prawo do odmowy składania zeznań. Nie, proszę sądu, będę zeznawała. W takim razie pouczam o obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne. Słuchamy, co pani wie w tej sprawie? Wysoki sądzie, moja córka zniszczyła życie swoim dzieciom, swojemu mężowi. Kuba jest bardzo dobrym ojcem, był bardzo dobrym mężem. Gdyby go szanowała, słuchała go, to by jeszcze żyła, ale w ogóle wszystko to, co się stało, to jest moja wina. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Czekajcie, czego tylko przykryję. Zabrała pani wszystko z tego? Tak, wszystko mam. Ale chyba powinniśmy powiadomić babcię Piotrusia, że zabierają go do szpitala. Wszystko w swoim czasie. Teraz proszę pojechać za mną. No dobrze. Kuba rok temu chciał się rozejść z moją córką. Ja go prosiłam, błagałam, żeby tego nie robił. Żeby dał jej jeszcze jedną szansę. Myślałam, że przestanie pić, że zajmie się dziećmi, domem. Ale widocznie się pomyliłam, widocznie nie znałam własnego dziecka. A poza tym również nie znałam siebie i własnych reakcji na całą tą sytuację. Proszę nam coś bliżej powiedzieć. Co pani ma na myśli? No Kuba, ja spóźniłam się do sądu, bo musiałam załatwić bardzo ważną sprawę. Kuba, to są moje wszystkie oszczędności i proszę, żeby się wziął. Mnie te pieniądze nie będą już potrzebne. Gdzie się mama wybiera? Obiecała mi mama, że się będzie opiekować dziećmi. Chce mama, żeby trafiły do domu dziecka? Proszę świadka, proszę wrócić do barierki, zabrać te pieniądze i schować je do torebki. Ale proszę Wysokiego Sądu, te pieniądze nie będą mi już potrzebne. Proszę świadka, ale proszę wykonać moje polecenie. Chciałam, żeby je przyjął mój zięć. I słuchamy. Proszę nam powiedzieć, co wydarzyło się 2 kwietnia? Mój zięć zadzwonił do mnie i powiedział, że moja córka awanturuje się z wnuczką. Przybiegłam do nich w parę minut i zastałam właśnie córkę awanturującą się z Sylwią. Stanęłam w jej obronie i wtedy córka uderzyła mnie w twarz. Przewróciłam się, upadłam. Wnuczka zawołała zięcia, przybiegł z kuchni. Ja wtedy bardzo się rozżaliłam i krzyknęłam do zięcia, że się wstydzę, że urodziłam i wychowałam takiego potwora. Moja córka jeszcze bardziej się rozzłościła, jeszcze raz mnie uderzyła. Ja nie wiem, ja po prostu straciłam panowanie nad sobą. Proszę pani, co to znaczy, że pani straciła panowanie nad sobą? Kuba wszedł do pokoju z nożem w ręku. Ja mu ten nóż wyrwałam. Pchnęłam córkę na łóżko i chciałam ją tylko uspokoić. Ja chciałam, żeby ona przestała krzyczeć. A ona strasznie się awanturowała, ubliżała, krzyczała. Krzyczała, że nas wszystkich powykańcza. Ja nie wiem, w jakim momencie ja zadałam jej ten cios. Mamo, to ja jestem winny. Wszystkie dowody są przeciwko mnie. Nie wiem, ja mamę tylko proszę o jedno. Żeby mama się zaopiekowała moimi dziećmi. Nic więcej od mamy nie chcę. Pani Jaruszewska, na nożu, którym zamordowano pani córkę, nie znaleziono pani odcisków palców. Na pani odzieży nie ujawniono śladów krwi. Co więcej, w śledztwie wyraźnie pani powiedziała, kto tego czynu dokonał, wskazując na swojego zięcia. Przepraszam, Wysoki Sądzie, ale ja kłamałam w śledztwie. Żeśmy zawarli z Kubą układ. Jaki układ? Nie było żadnego układu. Kuba, nie ma sensu dłużej kłamać. Ja przepraszam, że kłamałam w śledztwie. Ja już tego nie rozumiem. To kto zabił twoją matkę? Babcia jest ciężko chora. Naprawdę ciężko. Ale proszę o spokój. Proszę Wysokiego Sądu. Ja jestem ciężko chora na astmę i mój zięć wziął winę na siebie. Powiedział, że to więzienie mnie wykończy. Ja w pierwszej chwili zgodziłam się. Ale teraz wiem, że źle zrobiłam. Nie powinnam zabierać dzieciom ojca. Proszę pani, pani wnuk bardzo tęskni za swoim ojcem, prawda? Tak. Piotruś ma dopiero 6 lat.
On nie rozumie w ogóle całej tej sytuacji, która się wydarzyła i bardzo tęskni za swoim ojcem. A pani tak bardzo kocha wnuka, że chciałaby pani wziąć winę na siebie, żeby pomóc jego ojcu, żeby on mógł wychowywać swojego syna. Ale proszę Wysokiego Sądu, czy jest coś w tym dziwnego, że ja kocham moje wnuki? Chyba nie. Mój zięć jest niewinny. To ja zabiłam swoją córkę. Wie pani, co jest dziwnego w tej sytuacji? Jest pani drugą osobą, która wchodzi na salę rozpraw i mówi, że kłamała w śledztwie, a oskarżony jest niewinny. Uważa pani, że to jest normalne? No co, ale ja mówiłam prawdę. Babciu, nie musisz już więcej kłamać. Sylwia, dlaczego ty ze mną nie porozmawiałaś wcześniej? Proszę o spokój. Tak? Tak rozumiem, ale gdzie jest? Dobrze, dobrze, proszę przyjechać do sądu. Rozumiem. Czy do pani są pytania? Nie mam, dziękuję. Również nie mam. Dziękuję pani, proszę usiąść. Proszę państwa, został sąd poinformowany przed chwilą, że 6-letni Piotruś Budzisz został przewieziony do szpitala, ale dziecku nic nie zagraża. Co się stało? Babciu, ale musimy tam Boże, jechać. Za co to nas wszystko spotyka? Za jakie grzechy? Ale proszę państwa, proszę się uspokoić, opanować. Uzyskaliśmy informację, że już wszystko jest w porządku. Z chłopcem nic złego się nie dzieje. Jest pod dobrą opieką. Zostaliśmy również poinformowani, że zostanie przywieziona do sądu pani Tamara Woźniak, opiekunka chłopca z przedszkola. Zostanie przesłuchana w charakterze świadka, w związku z tym zarządzam teraz przerwę w rozprawie. Wznawiam rozprawę po przerwie. Uzyskaliśmy informację, że Piotruś czuje się już dużo lepiej, ale przez kilka dni będzie musiał pozostać pod opieką lekarską. Przesłuchamy teraz panią w charakterze świadka. Nazywa się pani Tamara Woźniak, ma pani 28 lat i mieszka we Władysławowie. Tak. Nie jest pani rodziną dla oskarżonego? Nie, nie jestem. Pouczam więc o obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne, rozumie pani? Tak, wiem. Jest pani psychologiem i jednocześnie opiekunką 6-letniego Piotrusia, tak? Tak. Proszę powiedzieć, co się wydarzyło w dniu dzisiejszym na terenie przedszkola? Dzisiaj pogotowie zabrało Piotrusia Budzisza z przedszkola do szpitala. Dostał ataku nerwowego, jakieś drgawki, stracił przytomność. A co wywołało taki stan chłopca? To tak jak już mówiłam panom policjantom, Piotruś od rana był jakiś nieswój. Jak tylko wszedł na salę, był strasznie podekscytowany. Podobno babcia powiedziała mu, że zobaczy się dzisiaj z tatusiem. Skakał, cieszył się. No a nagle usiadł w kącie, strasznie posmutniał i zachował się tak, jakby był nieobecny. I co wydarzyło się później? No, podeszłam do niego raz, drugi, no ale on nie chciał ze mną rozmawiać. Wcale mi nie odpowiadał, tylko patrzył na mnie jakimś takim dziwnym wzrokiem. No, zupełnie tak, jakby nie rozumiał, co do niego mówię. No i jak pani na to reagowała? Ja ze względu na to, że jestem psychologiem, obserwowałam Piotrusia już jakiś czas. Od śmierci mamy coraz zdarzały mu się takie zachowania. Siadał w kącie i płakał. No ale to zachowanie dzisiejsze było zupełnie inne. Ja, Wysoki Sądzie, w ogóle nie rozumiem, jak taki mały chłopiec tak długo mógł znosić taką straszną tajemnicę. Jeżeli to, co narysował Piotruś, jest prawdą, to... Czy mówi pani o tym rysunku, który w czasie przerwy policja przekazała sądowi? Tak. To, co narysował Piotruś, jest wstrząsające, wręcz nieprawdopodobne. Poproszę panów do siebie. Celem zapoznania się z tym rysunkiem zostanie zaliczony do materiału dowodowego. Dziękujemy. Proszę powiedzieć, w jakich okolicznościach Piotruś sporządził ten rysunek? To tak, Piotruś nagle podniósł się z miejsca, podszedł do półki, wziął kredki i kartkę, usiadł przy stoliczku, no i zaczął rysować. Cały czas go obserwowałam. Ja, Wysoki Sądzie, często rozmawiam z dziećmi o tym, co narysowały, szczególnie jak zauważę coś niepokojącego na tych rysunkach. Często też nagrywam te rozmowy na kamerę. Dzisiejszą rozmowę z Piotrusiem też nagrałam, jak zobaczyłam, co narysował. Tak, to nagranie policja również dostarczyła do sądu. Pani Kasiu, proszę o odtworzenie nagrania. Piotrusiu, opowiedz mi o tym, co tutaj narysowałeś. Ale ja chyba nie mogę, bo to jest tajemnica. No to dlaczego to narysowałeś? No bo ja musiałem. Bo mnie od tego już głowa boli.
i spać nie mogę, bo mi się śni. No, co ci się śni? No to. A kto tutaj jest na tym rysunku? Ja, mama i ten pan, co sobie uciekł. Ale ja go nie znam. Był u nas pierwszy raz i chyba chciał mamy zrobić krzywdę. Piotrusiu, a powiedz mi, co ty tutaj trzymasz w rączce? Tak, co tutaj trzymasz w rączce, powiedz Piotrusiu? Nóż, ale proszę pani, ja nic nie chciałam zrobić mamie, tylko chciałam, żeby ten pan sobie poszedł. Chciałem go nastraszyć i mama coś krzyknęła i się potknąłem. Wystarczy. Wysoki sądzie, nie ma już potrzeby tego oglądać dalej. Powiem, jak było naprawdę. My to wszystko zrobiliśmy dla Piotrusia. Gdyby mama tyle nie piła, to on by nie musiał teraz tego wszystkiego tak przeżywać. To jej wina. To ona wybrała wódkę, a nie mnie i Piotrusia. Ale Sylwia, usiądź teraz. To nie budzisz. To naprawdę wydarzyło się 2 kwietnia u was w domu. Kiedy wchodziłem na klatkę, to w drzwiach minął mnie jakiś facet. Prawie mnie przewrócił, biegł. Nawet nie pamiętam jego twarzy. Zwróciłem tylko uwagę, że dopinał koszulę i podciągał spodnie. Kiedy doszedłem do mieszkania, to zauważyłem, że drzwi są uchylone. Zaniepokoiło mnie to. Wszedłem do środka i zamarłem. Przepraszam. Moja żona leżała w łóżku w pełnym krwi. Na brzegu siedział Piotruś. Cały się trząsł, dygotał. A obok niego leżał nóż. Spytałem go, co się stało, a on powiedział, że chciał tylko przestraszyć jakiegoś pana, który leżał na mamie i chyba robił jej jakąś krzywdę, bo tak dziwnie krzyczała. W tym momencie do mieszkania przyszła Sylwia i jak zobaczyła, co się stało, to zaczęła płakać, krzyczeć. Kazałem jej się uspokoić i zadzwonić po teściową. Ja w tym czasie umyłem Piotrka, przebrałem go w czyste ubranie, a to zakrwawione dałem Sylwii, kazałem jej gdzieś wynieść, wyrzucić. I umówiłem się z synkiem, że o tym, co się stało, to nigdy nikomu nie powie. To miał być taki nasz sekret. My z synem mieliśmy takie różne męskie sekrety. I Piotruś nigdy ich nie wydał, dlatego byłem pewien, że i tym razem on nikomu nic nie powie. Wysłałem go na podwórko i kazałem mu udawać, że nic się nie stało. Kiedy już przyszła teściowa, to wyczyściłem nóż i złapałem go za rękojeść. Chodziło mi o to, żeby zostawić na nim odciski palców. Ubrudziłem się krwią, żeby wyglądało, że to ja zabiłem. I umówiłem się z Sylwią i z teściową, co będziemy mówić, a potem zadzwoniłem na policję i powiedziałem, że to ja zabiłem. A dlaczego pan to wszystko zrobił? Dlaczego? Bo nie chciałem, żeby ludzie patrzyli na mojego syna jak na mordercę. Już wolałem, żeby współczuli mu, że jego ojciec zabił jego matkę. A poza tym, tak naprawdę cała ta tragedia to jest tylko i wyłącznie moja wina. Gdybym znalazł w sobie dość dużo sił, żeby odejść od żony, zabrać dzieci, to nie doszłoby do tego. Ja, siedząc w areszcie, miałem dużo czasu na myślenie i przeanalizowałem całe swoje małżeństwo. I teraz wiem, że strasznie skrzywdziłem moje dzieci, pozwalając im patrzeć na pijaną matkę. Ja tylko nie wiem, co będzie z Piotrkiem, jak jemu wytłumaczę, jak on to wszystko zrozumie. Nie wiem, co będzie dalej. Wysoki sądzie, Piotruś bardzo tęskni za tatą. Ostatnio ciągle na niego czeka, stoi w oknie. My to nawet się z babcią zaczęłyśmy martwić, bo on krzyczy przez sen, ciągle coś mówi. Ale ja wiem, że to się wszystko skończy, jak tata wróci do domu. Znów wszystko będzie dobrze
Ja naprawdę bardzo za nim tęsknię i bardzo na niego czeka. I my naprawdę nie chcieliśmy. Zrobiliśmy to tylko dla niego, bo my go naprawdę bardzo kochamy. Rozumiem, Sylwia, usiądź. Czy pan chciałby coś powiedzieć jeszcze? Nie, już powiedziałem wszystko. Dziękuję, proszę usiąść. Czy strony zgłaszają jakieś wnioski? Nie mam, dziękuję. Ja również nie mam. Zamykam przewód sądowy, udzielam głosu panu prokuratorowi. Dziękuję, Wysoki Sądzie. Zanotowałem sobie jedną wypowiedź świadka Jaroszewskiej o Zofii Budzisz. Gdyby przestała pić, szanowała dzieci i rodzinę, to by jeszcze żyła. Zofia Budzisz żyła i powinna żyć. Niezależnie od tego, jaki tryb życia prowadziła, Wysoki Sądzie. Ale powiem również, że powinna żyć dlatego, że nikt nie chciał jej zabić. Jakże dziwnie brzmi tego rodzaju sformułowanie w ustach prokuratora. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale musimy się pochylić nad tym problemem. Po tym, czego byliśmy tutaj świadkami. Pomyślę, że nie ja jeden jestem w szoku, Wysoki Sądzie. Ja widziałem te rysunki. Widziałem ten film. I nie mogę sobie wyobrazić ani noża w rączce tego 6-letniego dziecka, ani ruchu tą rączką zadającego śmiertelny cios matki. Proszę Wysokiego Sądu, nie wiem, jakiej metody śledczej użyć, żeby ustalić, czy rzeczywiście 6-latek zabił matkę. Nie wiem tego. Ale wiem, że to postępowanie nie dostarczyło dostatecznych dowodów, żeby móc popierać akt oskarżenia przeciwko Jakubowi Budziszowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, panie mecenasie. Dziękuję, Wysoki Sądzie. Są różni, Wysoki Sądzie, ojcowie. Tacy, którzy poświęcają dziecku godzinę, dwie, pięć godzin w ciągu dnia. Są tacy, Wysoki Sądzie, którzy nie poświęcają dziecku w ciągu tygodnia nawet pół godziny. Patrzę na oskarżonego i tak się zastanawiam, jakim wspaniałym jest człowiekiem, jakim oddanym rodzicem. Wysoki Sądzie, ten człowiek był gotów pójść do więzienia na długie lata tylko dlatego, aby chronić swojego syna przed głosami społeczeństwa, że jego syn jest mordercą własnej matki. Wysoki Sądzie, zgadzam się ze stanowiskiem pana prokuratora. Wnoszę o uniewinnienie mojego klienta. Dziękuję. Dziękuję. A o co pan prosi sąd? Ja to chciałbym się tylko zobaczyć z moim synem. Dziękuję. Proszę usiąść. Wyrok zostanie ogłoszony po naradzie. Proszę wstać, sąd. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Okręgowy po rozpoznaniu sprawy Jakuba Budzisza uniewinnia go od dokonania zarzucanego mu czynu. Proszę usiąść. Z uwagi na treść wyroku sąd postanowił uchylić środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Proszę Państwa, na tej sali często zwracam się do kobiet. Nie wierzcie w to, że Wasz mąż, który pije, bije, znęca się nad dziećmi, nad wami, zmieni się, jeżeli mu nie pomoże specjalista, psychoterapeuta, psycholog. W tej sprawie była odmienna sytuacja, to kobieta piła. Ale proszę Państwa, do mężczyzn również apeluję. Nie zostawiajcie tych kobiet samych. Należy zrobić wszystko, aby podjęły leczenie. Nie narażajmy dzieci na to, aby wstydziły się przed kolegami własnych rodziców. Panie Budzisz, pan w tej sprawie jest niewinny. Pana obrońca powiedział, że chciał pan bronić własnego syna, przyznając się do zabójstwa. Nie chciał pan, aby inni uważali pana synka za mordercę. Ale proszę państwa, mordercą jest osoba, która jest winna. Czy 6-letniemu dziecku można przypisać winę? Czy można powiedzieć, że on chciał zabić, że wiedział, co robi?
Nie. Wobec takiego dziecka wdrażane jest postępowanie opiekuńcze. W pana przypadku synek otrzymałby opiekę psychoterapeuty, psychologa, rodzina nadzór kuratora. Nie wolno było, aby w główce pana synka pozostawała tak straszna tajemnica. Czy kiedykolwiek wierzył pan w to, że chłopiec zapomni? Przecież on byłby nieszczęśliwy do końca życia. Zdawałby sobie sprawę z tego, że nie dosyć, że spowodował śmierć swojej matki, to spowodował to, że pan trafił do zakładu karnego. Proszę państwa, no przecież trzeba myśleć. Zdarzają się w życiu straszne tragedie. Tak jak w tej sprawie. Ale zawsze jest jakieś wyjście. Pan wybrał chyba to najgorsze. Na szczęście dzisiaj na rozprawie wiele rzeczy się wyjaśniło. I mam nadzieję, że pana rodzina odnajdzie spokój. To wszystko w tej sprawie. Zamykam rozprawę. Dziękuję państwu. Piotruś trafił pod opiekę psychologa. Rodzina Budziszów przeprowadziła się do innego miasta. Jutro na wokandzie sądu rodzinnego. Składała sobie poduszkę pod ubranie i mówiła, że to nasze dziecko. To moja wina, że poroniłam? To ona ciągle gada do siebie i do swojego martwego dziecka. I teraz, no. Chyba mu smakuje. Ja się boję żyć z tobą. Jesteś zaskoczony tym, co mówię, prawda? Bo to nie jest to, co mi kazałeś. Czyli to były narkotyki, tak? Orzeczenie wyda sędzia Artur Lipiński.